Hej, witajcie, z tej strony Unuker, a to jest już trzeci odcinek z Lost Sagi. Tym razem chciałbym się zająć craftowaniem bohaterów, to co udało mi się ostatnio dowiedzieć oraz jak to się robi i co nam będzie potrzebne. No więc, w ekwipunku mamy tutaj w rzemiośle do wyboru bohaterów oraz ekwipunek do nich. No i tu mamy jakiegoś na przykład Desperado. I weźmy na przykład Małpiego Króla, tak? Będzie nam potrzebna do tego dusza bohatera oraz fragmenty tutaj danej klasy. No więc tak. To pierwsze, czyli fragmenty danej klasy, zdobywamy poprzez dołączenie do leśnej głuszy od poziomu łatwego po mistrzowski. Na każdym poziomie oczywiście dostajemy jakby tego więcej, przez to możemy chyba lepiej craftować bohaterów. Bądź, nie wiem jak to dokładnie jest, dowiem się równo z wami, czyli na tym filmiku. Oraz dusza bohatera, oraz inne rzeczy, na przykład fragment wyposażenia, dropimy z tego samego miejsca. A mianowicie, przepraszam za pomyłki, a mianowicie wchodzimy w sklep, klikamy specjalne oraz kupujemy torby na składniki za 850 peso. Ja sobie kupię ich kilka. Tutaj pieniądze mam z łowienia ryb. Powiedzmy, jeszcze jedną kupię. Tak. I teraz będziemy mieć je w ekwipunku w specjalnej kategorii. No i zobaczmy, co z nich wypadnie. Fragment wyposażenia, czyli przyda nam się. Znowu fragment. Jeszcze jeden fragment. No i same fragmenty. A, jeszcze jedną mam. Jest, jedna dusza bohatera. No, możliwe, że to po prostu miałem takie szczęście, bądź takie są statystyki dropienia tych rzeczy. Tu teraz odbiorę te rzeczy. Nie mam wolnych miejsc, no tak. A więc przejdźmy do craftingu. Wchodzimy w ekwipunek, rzemiosło i tu już mamy te rzeczy. Ja sobie stworzę, może dla Ninja Cage'a, ekwipunek. Tu jak widać już mogę tworzyć. I poszukam, o jest, weźmy jedno i 10, nie mam pojęcia co, co z tego wyjdzie, ale tak, czyli na jeden dzień mamy te sztylety. Oczywiście im więcej tego wpakujemy, tym będzie na dłuższy czas oraz możemy w pewnej chwili zdobyć permanentny ekwipunek, nie mam pojęcia od ilu rzeczy, także zrobimy po prostu na stałe. Myślę, że to jest chyba 10 tysięcy z tego co widziałem na innych filmikach z innych krajów. Jest to chyba 10 tysięcy fragmentów. Możliwe, że mniej. Jest to naprawdę sporo, ale no wiadomo, się przyda. Tutaj jeszcze odbiorę resztę fragmentów i spróbuję stworzyć coś jeszcze innego. Może tym razem znowu dla ninży, ponieważ bardzo mi się ta klasa podoba. To jest zbroja, zbroję już mam. A może płaszcz? Będzie taki szalik. Jest szalinża. No więc dajmy to. Oraz tym razem 20 fragmentów. O, jak widzicie już jest na 3 dni ten szal. Czyli im więcej damy tych fragmentów, tym będzie na dłuższy okres czasu. Teraz sobie to tylko założę. Oczywiście w ekwipunku, w prezencie mamy. I teraz przechodzę do ekwipunek. I załóżmy ten szal. Szal oraz sztylety. No i od razu to jakoś sensowniej wygląda. I jeszcze nie mam pojęcia jak, ale o tym będzie chyba w następnym odcinku. Jak tutaj upgrade'ować w górę te itemy. Jak widzicie po prostu tutaj mam na przykład zbroję plus 3, a taki miecz, sztylety czy tam szal mam plus 0. I o tym będzie w następnym odcinku. To w sumie by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Chciałem to po prostu zrobić tak poradnikowo, póki jeszcze tego nie ma na YouTubie. Oraz ze względu na to, że ludzie mnie pytali teraz na privie, jak to zrobić, jak craftować bohaterów na stałe i ogólnie jak działa tutaj rzemiosło w tej grze. No więc myślę, że wam wyjaśniłem, jak to ogólnie działa. No i to by było na tyle. Jestem Unuker, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was i cześć.